Szanowni Państwo, wszystko zaczęło się w 1994 roku, kiedy generał Jaruzelski wystosował pismo do mojego ówczesnego przełożonego profesora Andrzeja Einenkiela i oświadczył w tym piśmie, że nie życzy sobie, abym kiedykolwiek zajmował się jego osobą w pracy naukowej i w publicystyce. W roku 1994 tak naprawdę ja mu dopiero poświęciłem Jaruzelskiemu może 2-3 artykuły. I było to zastanawiające, że zwrócił na to uwagę i jednocześnie sobie nie życzył, żebym się dalej zajmował jego oceną w historii, w polityce, w wojsku. Wtedy właściwie chyba na zasadzie takiej przekory postanowiłem się właśnie, że zająć tą postacią w sposób naukowy. Rozpocząłem kwerendy archiwalne, to trwało kilka lat i przy okazji, co było wręcz nie do uniknięcia, co jakiś czas gdzieś mi się pojawiał ten Kiszczak. Pracując już nad biografią Jaruzelskiego, ciągle miałem do czynienia z tą postacią również, a w latach 80. wręcz już byli nierozerwalni sobą. Także pisząc książkę o Jaruzelskim, zdałem sobie sprawę, że następną biografią to będzie generał Kiszczak. Jaruzelskiego i Kiszczaka każdy z Państwa przecież znał, ma o nich swoją opinię, swoje zdanie. Ja starałem się w oparciu o dokumentację archiwalną oddać to, co było istotą ich osobowości, ich władzy, rządów, jakie sprawowali, a zwłaszcza dekady lat 80., kiedy zamienili nasze państwo, można powiedzieć, jeden wielki garnizon wojskowy. Wracając do Kiszczaka, we wstępie napisałem, że gdyby znaleźli się na bezludnej wyspie Jaruzelski i Kiszczak, to bez wątpienia, gdyby to zależało od praw natury, to Robinsonem Crusoe byłby Kiszczak, a Jaruzelski co najwyżej piętaszkiem. Dlatego, że Kiszczak jest osobowość, ma osobowość bardzo silną. Jest to ktoś tak konsekwentny, można powiedzieć, że wręcz do bólu i nieobliczalny bardzo często w podejmowaniu decyzji i to wagi państwowej, że tej postaci należało się bać. I ludzie po dziś dzień go się boją. Tuż po śmierci, kilka dni w listopadzie 2015 roku w jego rodzinnej wsi znalazła się ekipa reporterów z Polski The Times, żeby porozmawiać z mieszkańcami wsi Roczyny na temat Kiszczaka. Proszę sobie wyobrazić, że przez moment ta wieś wyglądała jak wyludniona. Nikt nie chciał podjąć tematu na temat Kiszczaka. Wszyscy uciekali. Reporterce udało się dopaść starszą osobę i zapytać się, gdzie tu jest dom rodzinny Kiszczaków. Kiedy reporterka wskazała, czy to będzie czasami nie na ulicy Topolowej, starsza pani mówi, idźcie na Topolową, tam wam powiedzą. Ale ja wam nic nie mówiłam i uciekła. Również podobna sytuacja była, kiedy udało im się dotrzeć do jednego z członków rodziny Kiszczaka o imieniu Józef. Józef miał w 1973 roku taką przygodę ze swoim sławnym kuzynem. Otóż kiedy pojawił się w Roczynach Kiszczak, od razu urządzono zabawę taneczną na cześć wielkiego, prawda, mieszkańca tej wioski i w pewnym momencie Józef w niewłaściwy sposób odezwał się do swojego kuzyna. Wówczas podbiegł do niego jeden z funkcjonariuszy i mówi, słuchaj Józef, masz szczęście, że płynie ta sama krew w tobie i w generale. Mówi, z tego co wiem, pół rodziny wybili ci Niemcy, ale jak jeszcze raz się tak odezwiesz, to drugą połowę ja ci wybiję. Taki jest właśnie, można powiedzieć, stosunek do generała i generała, do rodziny i do mieszkańców wsi, w której się wychował. Kiszczak jest rocznik 25.
W rodzinnej wsi przebyło właściwie około 18-17 lat. Później były to poszczególne etapy, właściwie wywózki na pracę. Nic nie zapowiadało się, że to będzie kiedyś w przyszłości pierwszy perelowski James Bond, bo wpadał na każdej łapance niemieckiej i za każdym razem był wywożony na roboty. Nawet jak miał okazję uciec, to i tego nawet wówczas nie potrafił. To spowodowało, że do Polski nadciągnął z najgorszego kierunku, jaki można było sobie wtedy wyobrazić, po 1945 roku, bo z zachodu. I jemu zawsze brakowało w życiorysie tak zwanego kombatanctwa wschodniego. Jaruzelski je miał, bo przyszedł z Sowietami ze wschodu i w formacjach wojsk Berlinga. I to przede wszystkim rzutowało na ten wzajemny stosunek Jaruzelskiego do Kiszczaka i Sowietów do Kiszczaka. Kiszczak musiał się bardzo długo próbować wkupić w łaski Moskwy. Zresztą to czynił bardzo umiejętnie i bardzo szybko w te łaski się wkradł. Ale miał jeszcze jedną taką, można powiedzieć, skazę w życiorysie. On nie miał żadnego kombatanctwa takiego czynnego, nie był w żadnym ruchu oporu, nie był w żadnych formacjach wojskowych. Więc na użytek najpierw własnego życiorysu, a potem propagandy, bo to było podejmowane, twierdził, że działał w antykomunistycznym ruchu Austrii. Oczywiście w niczym takim nie działał, nawet wymyślił sobie pseudonim Fritz. Wpisywał go w pierwszych życiorysach bardzo konsekwentnie, że miał ten udział w tym ruchu antyfaszystowskim, a tak naprawdę on się sprowadzał do krótkiej przejażdżki w czołgu sowieckim, jak Rosjanie weszli w kwietniu do Wiednia i tenże Czesław, wtedy młody jeszcze chłopak, wskazywał im drogę tam, gdzie chcieli, żeby dotarli. I to była jego cała kampania, można powiedzieć, i cały udział w tym ruchu antyfaszystowskim. Oczywiście, że Jaruzelski to wiedział i Kiszczak wiedział, że ci, co powinni na ten temat coś wiedzieć, to za dużo wręcz wiedzą i ten życiorys go bardzo mocno, no można powiedzieć, uziemniał w pierwszym momencie. Kiszczak w listopadzie 1945 roku zastukał do gmachu na ulicy Chałubińskiego, do głównego zarządu informacji. Oczywiście, że nie przyszedł tam z ulicy, został skierowany, już był wtedy członkiem Polskiej Partii Robotniczej. I w podaniu o przyjęcie do tej organizacji, o której w filmie towarzysz generał Władimir Bukowski mówił, o nich oni często zabijali, czyli do kontrwywiadu sowieckiego SMIERSZ i do NKWD, w podaniu Kiszczak napisał, że, proszę zwrócić uwagę na jeden wyraz z tego podania, że w sposób jak najbardziej wydatny chce się przyczynić do budowy demokracji ludowej w Polsce i włączyć w walkę z wrogim elementem. I co by nie powiedzieć, w ten sposób wydatny budował ten socjalizm z ludzką twarzą, a jednocześnie bardzo konsekwentnie ten wrogi element do końca PRL-u niszczył, tropił, śledził, przesłuchiwał, prawda, i zamykał. Kiszczak, jak mu próbowałem na pierwszym etapie pisania książki, próbowałem pewne rzeczy zweryfikować odnośnie tego, co mu zarzucał świętej pamięci Józek Szaniawski, że będąc młodym chłopakiem, a będąc już w głównym zarządzie informacji, brał udział w plutonach egzekucyjnych, w rozstrzeliwaniu ludzi. Niestety ja na nic takiego nie trafiłem. To zostało dokładnie w archiwach wyczyszczone, w archiwach informacji wojskowej, a potem Wojskowej Służby Wewnętrznej, WSW. Natomiast zlokalizowałem go w jednej akcji, to jest w ramach akcji Zamojsko-Lubelskiej w 1948 roku, kiedy on, jeszcze większy arcyłotr, tatuś Włodzimierza Cimoszewicza, Marian, biorą udział w obławie właśnie augustowsko-lubelskiej na oficerów LWP ówczesnego i pracowników jednej z dywizji.
zwożą do Warszawy 65 osób w sumie. Śledztwo jest bardzo okrutne. Zakatowali na śmierć jednego przedwojennego podpułkownika. Dwie panie przesłuchiwane długi czas, kilka miesięcy spędziły wówczas w zakładzie psychiatrycznym w Tworkach. W tym wszystkim brał Kiszczak udział. Ale czy ten człowiek bił, czy przesłuchiwał, czy tylko aresztował i dowoził do Warszawy, trudno mi jest powiedzieć. W każdym bądź razie wspomniany Cimoszewicz i Kiszczak na tą akcję wyruszali uzbrojeni po zęby w zwartych grupach, które miały za zadanie dostarczyć tych wytypowanych ludzi do Warszawy. I to się stało. Kiszczak ma podstawówkę. Nigdy w życiu nic więcej nie ukończył w zakresie szkoły ogólnej. Nie dlatego, że nie mógł, czy by nie potrafił, ale dlatego, że tak się zaangażował w tą walkę z tym wrogim elementem, że ilekroć główny zarząd informacji organizował im takie przyspieszone ogólniaki, które można było zrobić w rok, w dwa czy tam w trzy lata, w zależności od tempoty tych ludzi, bo tam była cała masa również analfabetów różnych. Także on by mógł to ukończyć, ale on był wiecznie w rozjazdach, wiecznie gdzieś kogoś aresztował, przywoził, zawoził, ścigał. I na tym etapie ta jego edukacja ogólna się zakończyła. Oczywiście, że to mu nie przeszkodziło, żeby jednocześnie skończyć Akademię Sztabu Generalnego, prawda? I od tego czasu Kiszczak zaczął pisać we wszystkich swoich kolejnych życiorysach, że ma wyższe wykształcenie. Oczywiście, że takich jak on z podstawówką i z Akademią Sztabu Generalnego była cała masa, to nie był również jakiś wyjątek, a raczej można powiedzieć, że bardzo, bardzo wielu tychże późniejszych naszych ludowych generałów właśnie pochodziło z tego pnia i z tego szkolnictwa. Co można powiedzieć o Kiszczaku jako tym młodym czekiście? No na pewno to, że każdy rozkaz, każde polecenie Sowietów, a do 1945 roku włącznie, językiem obowiązkowym w tejże służbie był język rosyjski. Wszystkie zarządzenia, rozporządzenia były również pisane w języku rosyjskim. Kiszczak tego języka jeszcze wówczas nie znał. W ogóle mam problemy, żeby wydedukować, w jaki sposób wykonywał polecenia tychże Sowietów. W każdym bądź razie przypadł im bardzo szybko do gustu. Pierwszy stopień, jaki otrzymał, bez jakiejkolwiek szkoły oficerskiej, bo nigdy żadnej szkoły oficerskiej nie skończył, poza tą rzeczoną Akademią Sztabu Generalnego, to był stopień porucznika. Nadali mu już po pierwszym półroczu służby właśnie Sowieci. Potem już tylko było lepiej, szybciej, można powiedzieć, i awansował bardzo szybko w tychże służbach. Ale tak jak wielu jego młodych tych Polaków, których Rosjanie zaakceptowali, dopuścili do tych służb, przyszła w końcu refleksja i to był rok 53 po śmierci Stalina, kiedy Kiszczak zauważa, że ta łajba oprawców ze SMERSZ-u, z NKWD razem z nim zaczyna się bardzo mocno chybotać i zauważył, że to się zaczyna, że zaczyna to być dla niego groźne i może zaważyć na dalszej jego karierze. I Kiszczak szybko ucieka z informacji. Pod pozorem, że jest już schorowany, psychicznie zmęczony i to chwyta. Otrzymuje przeniesienie najpierw do Departamentu Finansów, a krótko później kierują go właśnie na Akademię Sztabu Generalnego. I o dziwo, on tą akademię kończy w roku 57. Proszę sobie wyobrazić, że indeks i świadectwa ukończenia to są same oceny bardzo dobre. Nie przeszkadza mu ta podstawówka, prawda? Brak matury, szkoły średniej. Kiszczak wychodzi stamtąd niemalże prymusem. Jest to o tyle też ciekawe, że tą samą Akademię Sztabu Generalnego kończy Wojciech Jaruzelski, tylko był na tyle sprytny, że zamiast 3 lata i w cyklu stacjonarnym, a będąc przełożonym tej Akademii już wówczas, bo był szefem zarządu szkół i Akademii, wydał sobie takie rozporządzenie
I tą akademię zrobił sobie w rok jako ekstern. Zresztą też Wojciech Jaruzelski okazuje się nie do końca dopełnił swojej edukacji. Ma szkołę średnią, ale też nie ma matury. Ma gimnazjum Ojców Marianów, prawda? Ale dalej więcej już nie udało mu się skończyć. Także mamy tu taki wspólny mianownik, co ci ludzie sobą reprezentowali. I teraz tak, proszę zauważyć jeszcze, jak te dwie postacie zaczynają wchodzić w ten cykl służb sowieckich. Sowieci przyjmują Kiszczaka, to jest listopad 45 rok, a w marcu 46 roku Wojciech Jaruzelski zostaje ich tajnym współpracownikiem pod pseudonimem Wolski, więc dzieli ich kilka miesięcy, ale start w to przyszłe zawodowe życie wojskowe, a potem polityczne mają bardzo podobny. Są prowadzeni przez tychże samych Sowietów, są przez nich szkoleni, zaakceptowani i tego wszystkiego, czego Sowieci ich nauczyli w drugiej połowie lat 40. i w pierwszej połowie lat 50. to jest to wszystko państwo, co żeśmy potem oglądali w latach 80. Oni tam ich nauczyli aresztować, przesłuchiwać, zakładać różne operacje, kombinacje kontrwywiadowcze, manipulować ludźmi, przeprowadzać różne akcje, prawda, skłócające z sobą środowiska. To wszystko ma korzenie sowieckie i to jest wszystko związane z informacją wojskową. Oczywiście, że Kiszczak miał szansę raz na zawsze skończyć z tym, że rodzajem służby. To było w roku 57. Kończąc Akademię Sztabu Generalnego, Kiszczak mógł z powodzeniem zostać szefem sztabu jakiejś jednostki, nawet dowódcą jednostki, ale niestety wilka ciągnęło do lasu. Kiedy sytuacja się uspokoiła po 56 roku, dojściu Gomułki do władzy, Kiszczak wraca również do tejże samej służby, która teraz się tylko inaczej nazywa. Nazywa się Wojskowa Służba Wewnętrzna, WSW. Jest to nic innego jak ta sama bezpieka wojskowa. Tam przeszło niemalże 100% byłych wychowanków sowieckich z informacji wojskowej. I Kiszczak tam się bardzo szybko również odnajduje i bardzo szybko awansuje. Wspominałem Józka Szaniawskiego, to pamiętam, jak on go posądzał, że brał udział w tych plutonach egzekucyjnych na Wybrzeżu i miał na sumieniu kilka czynnych akcji właśnie w ramach tychże rozstrzeliwujących. Nie mógł tego mieć. Kiszczak nigdy na Wybrzeżu w latach 40. w czymś nie mógł brać udziału, bo był tutaj tylko i wyłącznie do dyspozycji centrali. Natomiast na Wybrzeżu oczywiście znalazł się, ale w latach 60. został szefem oddziału WSW. I tam jego ta kariera nabiera takiego, no można powiedzieć, już bardziej nie jakiegoś regionalnego charakteru, ale takiego w skali ogólnowojskowej w całym LWP zaczyna być postacią no, rozpoznawalną. Krótka teraz odsłona jeszcze może z życia rodzinnego Kiszczaka. Pani Kiszczakowa jest młodsza od generała o 9 lat. Poznali się na dworcu w Andrychowie, tam zresztą roczyny leżą 3 czy 4 kilometry od tej miejscowości. To było w 57 roku. Świeżo Kiszczak był po Akademii Sztabu Generalnego i po miesiącu, był tam na wakacjach w stronach rodzinnych, po miesiącu wyjechał. Przez 3 miesiące nie dawał znaku życia. Panna myślała, że już to był tylko krótki taki epizod wakacyjny podpułkownika, bo już wtedy był w stopniu podpułkownika, a okazało się, że tenże podpułkownik przez 3 miesiące swoją małżonkę sprawdzał wszystkimi możliwymi kanałami.
poprzez WSW, Służbę Bezpieczeństwa, MO i tak dalej, szukał, czy nie ma w rodzinie jakiegoś AK-owca, nie daj Boże, z NSZ-u, czy z Polskich Sił Zbrojnych i tak dalej, wtedy nie byłoby żadnego małżeństwa, nawet by nie wspomniał, by się nawet nigdy nie odezwał, a jeszcze bardziej by się wystraszył, że aż miesiąc prawda, w takim towarzystwie przebywał. Po 3 miesiącach się pojawił, lekko pijany z kolegą i się oświadczył i zabrał panią Kiszczakową do stolicy. Pani Kiszczakowa już wtedy miała wyższe studia, skończyła ekonomię. Tutaj przyjechali. No i tenże Czesław, pomny tego, co mu Sowieci wbili w głowę, że jednak siła przed prawem, zaczął pewne wzorce z pracy przenosić na dom rodzinny. No i wychodząc na przykład do pracy, wydawał pani Marii Teresie określone polecenia. I na przykład mówił, dzisiaj wywiórkujesz ten pokój, prawda? Kto z państwa był w wojsku, a tutaj odnoszę to do mężczyzn, to wie, na czym polega wiórkowanie, prawda? Żeliwnymi wiórkami na kolanach i jaka to jest praca. Ta kobieta nigdy tego w życiu nie robiła. Mieszkali wtedy na Królewskiej, w tym domu bez kantów, tutaj, gdzie się mieści z boku komenda garnizonu. Wracając z pracy, Czesław patrzy, mieszkanie niewywiórkowane, obiad ledwo taki jakiś tam podany, więc reagował w sposób następujący. Zupa lądowała w zlewie, a drugie danie w sedesie. I nie mówił, czemu to robi. I się nie odzywał. I pani Maria Teresa musiała odgadywać jego upodobania gastronomiczne. W końcu wpadła, że jest to rumsztyk z cebulką. I jak pisze w swoich autobiografiach, potem już mu go przyrządzała przez kolejne 40 lat. I miała święty spokój. Ich życie było chyba odreagowywaniem pewnych takich elementów z jego służby zawodowej w domu. Po prostu wszystkich zdominował. Córkę, syna. Pani Kiszczakowa napisała w sumie 5 autobiografii, ja je wszystkie przeczytałem. One są pouczające tylko i wyłącznie z jednego powodu. Ja tego w dokumentach archiwalnych nie znajdę, bo dokumenty archiwalne mają w swoim przekazie taką narrację suchą. Był, wygłosił, powiedział, odwiedził, podsumował i tak dalej. Natomiast ona opisuje życie przy jego boku, ale opisuje to również nie tylko od strony rodziny, dzieci, ale tego, co widziała i przebywała, będąc z nim w różnych miejscach. I przytoczę państwu taki fragment opisu, kiedy oni są na Krymie. On tam zawsze chciał jechać. Jak on, biedny, zabiegał przez całe lata 60., żeby wreszcie Rosjanie zwrócili na niego uwagę i zaprosili go, tak jak innych zapraszali właśnie do siebie na wakacje. I tam gdzieś w jednym z ładniejszych ośrodków na Krymie, KGB, jest plaża. I plaża jest podzielona na sektory i państwo Kiszczakowie przyjeżdżają. W jednym sektorze leżą członkowie biura politycznego z żonami, w sektorze obok leżą kierownicy wydziałów, ważniejsi tam, pomniejsi, no i leżą sekretarze, a w tym czasie dzieci są na obozie komsomolskim. I pani Kiszczakowa opisuje to, jaka fantastyczna organizacja, jak każdy wie, gdzie, w jakim sektorze ma być, gdzie się ma wykąpać, w jakim bloku ma się znaleźć, gdzie ma siedzieć, przy jakim stoliku, tam jest wszystko ułożone. I to ją zachwyca. I jak ja tak tę jej autobiografię czytałem, to mi się wydaje, że to, co ona musiała pokonywać, wszystkie dąsy Kiszczaka i to, że narzucał im jakiś tam ten styl funkcjonowania tej rodziny, to chyba to powodowało, że ona przy nim mogła też zobaczyć od czasu do czasu inny świat i to jej rekompensowało. Ja tak przynajmniej twierdzę, jestem przekonany, że w jakiś sposób godziła się na to,
bo życia łatwego nie miała przy tym, że Czesławie. Wrócimy teraz może do momentu, bo on jest interesujący, jak to się stało, że tenże Jaruzelski z tymże Kiszczakiem no tak sobie przypadli do gustu, że później potrafili przez całą dekadę lat 80. trzymać i gnębić naród w taki sposób, jaki sobie wymyślili, czy w taki sposób, jaki chcieli to realizować. Otóż w latach 70., na początku lat 70., to było krótko po buncie robotników na Wybrzeżu, Kiszczak przysłużył się Jaruzelskiemu w taki sposób, że pojawił się przed Komitetem Centralnym, podporządkowane mu wówczas jednostki WSW i jednostki nadwiślańskie, które patrolowały tą najbliższą okolicę. Kiszczak się pojawił w towarzystwie dwóch generałów, wywołał Jaruzelskiego z sali plenarnej, kiedy ważyły się losy Gomułki. Gomułka leżał w szpitalu, a oni nogami przebierali, żeby wybrać Gierka. I wtedy zastosowali coś takiego, że przyczyniło się to do szybkiej wymiany pierwszych sekretarzy. Po prostu wabank zagrali. Kiszczak pojawia się na dole przed drzwiami frontowymi KC i wywołuje Jaruzelskiego. Jaruzelski wychodzi z plenum, rozmawiają między sobą, wraca Jaruzelski na plenum i mówi: towarzysze, przed chwilą otrzymałem informację, sytuacja jest tak zła w kraju, a zwłaszcza w wojsku, że nie wiem, czy ją opanuje. Musimy natychmiast wybrać nowego pierwszego sekretarza, który zwróci się do narodu, do wojska i sytuację uspokoić. Oczywiście, że to nie była prawda. Posłużył się Kiszczakiem, dlatego że za chwilę do tego powrócę, prędzej go już szybciej przetestował w różnych sytuacjach i on zdał egzamin. I teraz proszę sobie wyobrazić, co się dzieje. Tenże generał trzygwiazdkowy, Jaruzelski, w nagrodę za to, że go tak mocno wsparł Kiszczak, proponuje temu zwykłemu pułkownikowi, Kiszczak już 12 lat chodzi w stopniu pełnego pułkownika, jeszcze trochę, aby zakończył w Mińsku Mazowieckim na stanowisku takim emerytalnym i byłoby po jego wielkiej karierze, bo był takim już przechodzonym pułkownikiem. I tenże Jaruzelski do tego prostego pułkownika mówi: towarzyszu pułkowniku, proponuję wam spędzenie wspólnych świąt z rodzinami w Wojskowym Domu Czasowym w Zakopanem. Jaruzelski takich pułkowników jak Kiszczak nawet wzrokiem nie zaszczycał. Po prostu nawet nie trzymał wzroku na ich wysokości. To były po prostu jakieś tam kukły jemu podległe, bo nie musiał się w ogóle z nimi liczyć. I z tego pułkownika sobą zabiera. Wyjeżdżają 23. Żony z dziećmi, pani Barbara i pani Maria, tamta z Moniką, a pani Kiszczakowa z synem i córką, wyjeżdżają, małżonkowie dojeżdżają za jakiś czas. Dzieje się to w tym samym momencie, kiedy jeszcze Służba Bezpieczeństwa nie zdążyła pochować tych wszystkich pozabijanych, czy tych pozbierać tych rannych. Panowie już zaliczyli to, co powinni i od tej pory właściwie są już nierozłączni. Kiszczak za 2 lata zostaje generałem, a potem co 3-4 lata otrzymuje kolejną gwiazdkę generalską. W ten sposób Jaruzelski wydobył Kiszczaka, można powiedzieć, no z jakiejś takiej otchłani, bo by był jednym z tysięcy pułkowników Ludowego Wojska Polskiego. A dlaczego sięgnął po niego i jemu zaufał? Otóż Kiszczak zdał egzamin w roku 67, kiedy w wojsku miało miejsce tak zwane odrzydzanie wojska. Tak to brzydko określano, tak mówiła kadra zawodowa. Kiszczak brał aktywny udział razem z generałem Kuflem w czyszczaniu tychże szeregów oficerów kadry zawodowej narodowości żydowskiej. Jaruzelski usunął ich z wojska w sumie 1346. Ostatnich likwidował jeszcze w pierwszej połowie lat 80. Już oni nie byli w wojsku, ale byli w rezerwie. Z rezerwy ich wyrzucał i degradował. Był tak mściwy, że w pierwszej grupie, usuwając oficerów narodowości żydowskiej, Jaruzelski zdegradował i wyrzucił z wojska własnego świadka, który był jego świadkiem na ślubie pułkownika Dodika.
Dodik to ciężko przeżył, wyjechał do Izraela i prawdopodobnie tam popełnił samobójstwo, więc to pokazuje również stronę charakteru jaruzelskiego. Natomiast Kiszczak był jednym z wykonawców takiej operacji pod kryptonimem Orient Express. W archiwum IPN-u jest tego kilka tomów bardzo opasłych i tam jest opisana sytuacja z tymi oficerami, jak ich przygotowują do wyrzucenia z Polski, z rodzinami. Wstrząsający wręcz dokument. Piszę teraz monografię Wojskowej Służby Wewnętrznej, to tam cały rozdział poświęcę tej sprawie. I drugi moment, w którym on go przetestował i do siebie dopuścił, Jaruzelski, to jest rok 68, kiedy to Ludowe Wojsko Polskie u boku Sowietów uderza w sierpniu na Czechosłowację. I Kiszczak jest tam odpowiedzialny za kontrwywiadowczą osłonę wojsk. To znaczy, na czym to polegało? On miał blokować wszystkie informacje, żeby nie dotarły do własnych wojsk, co się faktycznie dzieje w Czechosłowacji. Własne wojska miały tylko żyć takimi informacjami, jakie podawało im Główny Zarząd Polityczny i Wojskowa Służba Wewnętrzna. Za to samo Kiszczak był odpowiedzialny w roku 70. Tak Wybrzeże opanował kontrwywiadowczo, ale jednostki biorące udział w strzelaniu do robotników, że nic się nie prześlizgnęło, co by nie, oni sobie tego nie życzyli. Tam nie było żadnych odmów strzelania do robotników, żadnych dezercji, niczego. Zapanowali nad wszystkim. Jaruzelski zobaczył, że to jest bardzo skuteczny generał i na niego jednoznacznie postawił. Później już, proszę Państwa, mamy dekadę lat 80. Oni z sobą już są wręcz nierozerwalni. To Kiszczak wymyśla nazwę Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, tą słynną Wronę. Kiszczak, przechodząc w lipcu 81 roku na stanowisko szefa MSW, z WSW odchodzi, Jaruzelski go naznacza. Pierwsze, co robi, to natychmiast zwraca się do Sowietów i wypisuje i wysyła emisariuszy po kolei, jednego po drugim, że ma niepełne zabezpieczenie na wypadek wprowadzenia stanu wojennego i wysyła ich do Moskwy i do Legnicy, do Północnej Grupy Wojsk Sowieckich w Polsce i żąda od nich natychmiast, żeby mu dostarczyli środki zadymiające, to wszystko, co używa ZOMO do rozganiania tłumów, tarcze, kaski, maski, środki różne takie chemiczne, zadymiające. Także Sowieci mu to wszystko przysyłają do MSW. Jest w 100% przygotowany do rozpoczęcia stanu wojennego. Kiszczak w takich kontaktach w bliższym kręgu swoich tam generałów zawsze później po wprowadzeniu stanu wojennego wyśmiewał tą stronę solidarnościową, że zajęło mu to kilkadziesiąt godzin, żeby zlikwidować niemalże cały 10-milionowy ruch solidarnościowy. I tak naprawdę to przyznać mu trzeba w jednym rację. Cały ten wielki ruch solidarnościowy od strony tak zwanej kontrwywiadowczej, czyli zabezpieczenia swoich własnych szeregów, po prostu tego nie czynił, tego nie robił. Był otwarty, w nim można było czytać, jak się chciało. Natomiast Solidarność Walcząca miała swój kontrwywiad, miała swoje komórki, które śledziły SBC-je, pisały listy do ich domów, do szefa śląskiej SBC-i wypisywano, o której godzinie wyjeżdża z domu, gdzie jest, o której jest na działce, kiedy wraca wieczorami z służby. I oni potrafili wyhamowywać te nastroje takie bardziej agresywne służby bezpieczeństwa. Solidarność tego nie potrafiła i Kiszczak zawsze mówił, że z takimi chłopcami to nie trzeba sobie głowy zawracać. W pierwszej połowie lat 80. opozycja zwracała się już tylko i wyłącznie do Kiszczaka. Z czego to wynikało? Otóż wynikało to z tego, że oni zauważyli, że jeżeli z kimś będzie można rozmawiać w kraju w kontekście tego, że a może się dogadamy, a może coś uzgodnimy wspólnie, to może być tylko i wyłącznie Kiszczak. Oni nie chcieli rozmawiać z Rakowskim, nie chcieli rozmawiać z Messnerem, nie wspominając o Jaruzelskim.
chcieli rozmawiać z Kiszczakiem. To był zawsze ich pan i tak się nawet określał. Oni go wylansowali w drugiej połowie lat 80. To, co nazywamy opozycją tą umiarkowaną, to ona wynosiła jego jako polityka coraz wyżej. Poprzez jej poparcie on zdobywał takie wsparcie ze strony Jaruzelskiego, że on przestał chodzić na posiedzenia Rady Ministrów, wysyłał nawet swoich zastępców i to nie tych najważniejszych. Przestał w ogóle zwracać uwagę na jakiegoś tam pierwszego sekretarza Kanie czy tam kolejnego Rakowskiego. Stał się drugą osobą w państwie. Wiecie państwo, co na mnie wywarło największe wrażenie i pod wpływem tych informacji, które pozyskałem, a jest tego 10 tomów, ja nie wyobrażałem sobie, że nasze przyszłe elity mogły tak nisko upadać w latach 80., kiedy przejrzałem taki zbiór zatytułowany Podziękowania, zaproszenia dla towarzysza generała Kiszczaka. Mój Boże, kogo tam nie ma i jakie nazwiska. Jakbym państwu opowiedział, jak zabiegano każdego roku o wejściówki na rocznicę rewolucji październikowej do ambasady sowieckiej tu w Warszawie i kto zabiegał i kto tam bywał, jak dziękował za te wejściówki, to moi drodzy, no jak to powiedzieć, do tej pory ich oglądamy w telewizji, czytamy w prasie o nich. No są wśród nas, zabierają głos, a jest z tego po prostu o tak. I to jest w tym wszystkim bardzo przykre, wręcz ohydne. Jeszcze powiem jedno. Po mordzie księdza Jerzego Popiełuszki, a co było przecież w październiku 1984 roku, ja wyobrażałem sobie, że przynajmniej Kościół obejmie Kiszczaka jakimś ostracyzmem, przestaną mu tam dziękować, chodzić, przychodzić. Mój Boże, w październiku ginie ksiądz, 2 miesiące później są święta i są tam wszyscy, kardynałowie, arcybiskupi, biskupi. I znowu, szanowny panie generale, dziękujemy w dowód za służbę dla kraju i tak dalej, i tak dalej. I to się niesie przez całe lata 80. No więc tutaj to jest właśnie pokazane, jak Kiszczak wyrasta. On wyrasta na polityka. I on wyrasta na polityka nie niesiony przez biuro polityczne, przez towarzyszy partyjnych, nie, tylko przez ludzi, tych, z którymi potem usiądzie do okrągłego stołu. Jest rok 84 i Kiszczak na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju zwraca się do generała Jaruzelskiego. Towarzyszu generale, melduje, że opozycja daje wyraźne znaki, że chce porozmawiać, chce się dogadać. I co mamy tutaj robić i tak dalej. Jaruzelski mu odpowiada, możesz z nimi prowadzić rozmowy, ale tylko i wyłącznie kanałami służby bezpieczeństwa. I tak się rozpoczyna okres dochodzenia Kiszczaka poprzez te kanały służby bezpieczeństwa do obrad, które nazywamy okrągło stołowymi. Kiszczak miał taki zwyczaj, że jeżeli kogokolwiek podejmował w swoim gmaszysku MSW, za każdym razem wysyłał adiutanta do archiwum na dół i adiutant się pytał, czy jest teczka na rozmówce generała, który jest na godzinę 15, 16 czy 17. Jak teczka była, biegł do generała, generał czytał i był przygotowany do rozmowy. Wiedział zawsze więcej niż ten rozmówca sam o sobie. I tak też wyglądało dobieranie ludzi do okrągłego stołu. Tu nic się nie odbyło na tej zasadzie, że Kiszczak czegoś nie wiedział. Jeżeli przyjmiemy, że ja jestem Kiszczakiem, a pan tutaj siedzący jest Lechem Wałęsą i my rozmawiamy i ja wiem o panu, co pan wyczyniał w latach 70., a pan też to wie, no to niech pan sobie wyobrazi, czy jest między nami stosunek partnerski w rozmowie. Nie ma. Nie ma i nie było. I tak ten twór został zmontowany na początku 89 roku. Doszliśmy do
okrągłego stołu. Ja myślę, że na tym momencie moje wystąpienie ja bym zakończył, a jeżeli Państwo będziecie mieli pytania, to proszę bardzo, ja mogę rozwijać różne wątki. Proszę. Chyba najlepiej, gdyby wszystkie nazwiska tego typu były ujawnione i to w jednej chwili, nawet już dawno. Dziękuję. Proszę pana, już odpowiadam. Ja myślę, że to, co pani Kiszczakowa przyniosła i zdała, no to jest raczej taka przystawka, że danie główne dopiero przed nami. Ja myślę, że to może być po wizycie papieża, że może jeszcze po jakimś takim okresie, który nam tutaj teraz będziemy mieli, szczyt NATO, ale to będzie, bo to nie są przecież jedyne dwie teczki, które generał miał, bo ja mam za sobą ponad 35 wywiadów z Generalicją Wojska Polskiego, z wszystkimi najważniejszymi, oprócz Jaruzelskiego, bo się nie cierpieliśmy. I proszę sobie wyobrazić, we wszystkich domach, jakich byłem i nagrywałem tychże generałów, we wszystkich były dokumenty i we wszystkich są dokumenty archiwalne. Przecież dziesiątki prac magisterskich, doktoratów, habilitacji czy książek profesorskich powstało nie w oparciu o archiwa państwowe, tylko w oparciu o archiwa znajdujące się w prywatnych domach u różnych członków biura politycznego, u generalicji, u SBC. No przecież my, pracując na przykład, no powiedzmy naukowo, my sobie wymienialiśmy informacje, gdzie, u kogo, co jest. Przecież było wiadomo, że ten ma takie materiały. Ja wiedziałem, gdzie jest cała operacja Dunaj o wejściu wojsk Układu Warszawskiego. Ja pojechałem po dokument aż do Koszalina, gdzie był czarno na białym, że Jaruzelski wydał rozkaz o strzelaniu do robotników w roku 70. I tak się jeździ, tak się te rzeczy pozyskuje. Dlatego też ja z pewnych względów nie mogę panu odpowiedzieć na temat tych nazwisk, dlatego że biorę w pewnych przedsięwzięciach udział i źle by było, gdybym ja wygadywał rzeczy na spotkaniach autorskich, a póki to nie nabierze oficjalnego pędu. Ale proszę mi wierzyć, że będzie bardzo dużo do poczytania. Jeszcze chciałem dwa słowa dołożyć. Otóż tutaj były spotkania i może zacznę od tego, że nie wiem, 2 lata temu, może 3 lata temu w telewizji ktoś z IPN-u powiedział coś takiego, ja nie pamiętam nazwiska w tej chwili, że w Kościele katolickim, bo to jest też tak ciąg dalszy, tam też jest wielu agentów, że w Kościele katolickim jest tych TW 1700. No to, co wyprawiają, co i rusz, ktoś się okazuje znowu jakimś agentem, jakimś, teraz w Białymstoku były te wypadki wiadome, znamy to. I czy to samo nie powinno być zastosowane również do wszystkich, a w IPN-ie chyba wiadomo. Ale jeszcze jedno, 1700, czy to jest prawdziwa liczba? No, niedawno widziałem taki film, na którym Grzegorz Braun wypowiada się, że tam jest 10%. A znam wypowiedzi, że nawet 10-15%. Ale czy to nie byłoby dobrze i dla Kościoła katolickiego w Polsce, no i dla nas wszystkich, żeby ci wszyscy po nazwisku byli wymienieni. Wtedy, jeżeli będzie się tak któryś zachowywał, tak jak no, choćby tutaj z tym Białymstokiem, to będzie wiadomo dlaczego. A tak to się wydaje, że no, autorytet, coś takiego, no. Dziękuję. Ja panu tylko mogę odpowiedzieć na to pytanie tak. Proszę pana. Otóż ogromnym nieszczęściem było, że w maju 81 roku zmarł kardynał Stefan Wyszyński i to akurat w takim momencie, że za kilka miesięcy mieliśmy stan wojenny. Kardynał Glemp, powiem tak, nie był w ogóle szanowany przez ten cały mundurowo-partyjny, tą nomenklaturę mundurowo-partyjną. Jak ja bym panu przytoczył pisma wymieniane między
Kiszczakiem, a przewodniczącym Rady Państwa Jabłońskim w sprawie pisma kardynała Glempa, żeby zwolnić z więzienia księdza Zycha i przesłać go gdzieś do zakonu, bo więźniowie i funkcjonariusze więziennictwa się nad nim odgrywali, to odpowiadają mu na to pismo przez 9 miesięcy, a wymieniając uwagi na marginesie Jabłoński, Kiszczak, wyśmiewają się po prostu z kardynała Glempa. Kiszczak mówi, weź mu wreszcie coś odpowiedz, bo już tak dłużej nie możemy tego prowadzić. No, to jest stosunek do głowy Kościoła katolickiego w Polsce. Teraz powiem dalej. Orędzie kardynała tuż po wprowadzeniu stanu wojennego było takiej treści, że Jaruzelski, no, można powiedzieć, śmiał się i śmiał i razem z Kiszczakiem nie mogli się zatrzymać. Mówili, że nie trzeba żadnego akapitu zmienić, że można to gotowo opublikować w Trybunie Ludu bez jakiejkolwiek cenzury. No więc to nie był ktoś, kto by ten Kościół mógł ochronić i nie dopuścić tych sił bezpieczeństwa tam, które rozwalały, co chciały, to robiły. Przecież kiedy Kiszczak poszedł do kardynała Glempa i mówił mu, że księdza Popiełuszkę by dobrze było wysłać do Watykanu na studia, to nie powiedział mu do końca prawdy, że pojedzie tam dopiero wtedy, kiedy służbie bezpieczeństwa uda się go zwerbować. I cały ten mord to był próbą jednocześnie werbunku. Ksiądz miał być doprowadzony na granicę życia i śmierci i nie przekroczyć tej granicy, żeby móc go zwerbować. Przekroczono tą granicę, ksiądz został zamordowany. I Kiszczak wiedział, na czym to ma polegać. To nie była przejażdżka jakiegoś tam Piotrowskiego, Gębali i Chmielewskiego. Nie, za nimi jechał jeszcze podobnej klasy samochód Fiat 125P, w którym siedzieli przedstawiciele Wojskowej Służby Wewnętrznej. To jechały grupy, które my znamy przekaz, który jest przekazem ubeckim do społeczeństwa. To nie są faktyczne okoliczności mordu, jakie miały miejsce i zostały dokonane na księdzu. No przecież chyba państwo mieliście tu już spotkania z prokuratorem Witkowskim i państwu mówił. Kiszczak rozbudował tak aparat wewnętrznej służby tej WSW, w MSW, o czym mało kto w kraju wiedział, że jest zarząd WSW tam właśnie w tej SBC-i i UBC-i, że on trzyma za twarz, jak oni to określali, jednostki nadwiślańskie MSW i Kiszczak nimi się kierował w wielu akcjach. I oni nie występują nigdzie w oficjalnych dokumentach, ich nigdzie nie ma. A przecież prokurator Witkowski dotarł do tej grupy z WSW, która widziała, co się dzieje i kto faktycznie zamordował księdza. I można było to rozwiązać. Za pierwszym razem odsunął go minister Chrzanowski, a za drugim kto? Szef prokuratorów z IPN-u, profesor Kulesza. No. Nie bez przyczyny go odsuwali. Proszę bardzo. Kto z państwa ma pytanie? Proszę. Pan był szybszy, przepraszam. Ja mam takie pytanie, bo spotkałem się z opinią, że właśnie generał Jaruzelski w latach, w 98 roku jeszcze decydował o powołaniu szefa sztabu generalnego. Czy to prawda? W wolnej Polsce. Jeszcze raz. Czy generał Jaruzelski miał wpływ na wyłanianie szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego? W latach 90. Dokładnie. No oczywiście, że miał wpływ. No, ale już go nie było w służbie. No to co z tego, proszę pana. Miał taki wpływ, że jak poświęciłem mu biografię, to na 12 lat wypadłem i pracowałem w agencjach ochrony. No jak pan sobie wyobraża? Miał na wszystko wpływ, co się działo w wojsku. Przecież to byli jego wychowankowie. Cała generalicja to przecież była
no to byli jego chłopcy, za przeproszeniem. No, przez całe lata 90., tak jak kiedyś Sławek Cęckiewicz powiedział, że decydował o obsadach na kluczowych stanowiskach w siłach zbrojnych, to naprawdę tak było. Teraz tak, mam dwa pytania, panie pułkowniku. Jedno to takie, jaka była rola Kiszczaka w tej misji wojskowej w Londynie, którą prowadził generał Kuropieska. Tak, tak. No bo wtedy właśnie ukradziono cały skarb FON-u, prawda? I potem oczywiście były procesy i Kuropieski, i Tatara, i tak dalej, ale jednak no, obrabowano naród, tak? I pamiętam wspomnienia generała Kuropieski. Generał Kuropieska pisze tak, że właśnie nie miał tam właśnie kim pracować w tym Londynie, no i przesłano mu dwóch bardzo zdolnych poruczników. Nie pamiętam imienia i nazwiska pierwszego, ale drugi to był Czesław Kiszczak, prawda? On go tu wymienia, tak? To jest jedno pytanie, a drugie pytanie jest, odnosi się, przeskakujemy o kilkadziesiąt lat, odnosi się do roku 80. Jaki wpływ miało WSW i Kiszczak na dobór sygnatariuszy umów sierpniowych? Jurczyka, Wałęsy i tak dalej, i tak dalej. Tamtej strony. Dziękuję. Już mówię. Powiem tak, proszę pana. To było w październiku 1946 roku. Kiszczak został delegowany, w październiku 1946 roku został delegowany przez Główny Zarząd Informacji do Londynu, do konsulatu, gdzie polecono mu włączyć się w tak zwaną akcję ankietowania, co było niczym innym jak przesłuchiwania wszystkich oficerów i żołnierzy z polskich sił zbrojnych, którzy chcieli wrócić do Polski. Robił to Kiszczak i robiła jeszcze dwu-, trzyosobowa grupa przysłana przez generała Komara z zarządu II Sztabu Generalnego z wywiadu. Wspólnie rozpracowywali środowisko polskich sił zbrojnych. Ci biedni żołnierze jeszcze dobrze nie postawili nogi na wybrzeżu, bo najczęściej statkami ich dowożono do Polski. W większości już byli aresztowani jeszcze na wybrzeżu, co wynikało tylko i wyłącznie z tego, że w ramach tych ankiet, które prowadził Kiszczak i jemu podobni, ci ludzie się zbyt otwierali. Po prostu za dużo mówili, tak bardzo chcieli przyjechać do kraju, że mówili to, co w rodzinie, po bokach, z kuzynostwem, z wujostwem, i to były gotowe protokoły przesłuchań. Kiszczak je wysyłał, a jednocześnie na tych ważniejszych wysyłał Kuropieska. I to szło dwoma kanałami do generała Komara, do sztabu generalnego i stamtąd prosto do Michała Roli Rzymierskiego i do Radkiewicza. I ci ludzie przepadali. Kiszczak tu odegrał taką rolę. A teraz co się działo z pieniążkami i z tym funduszem? Otóż proszę państwa, ci ludzie tak bardzo chcieli się dostać do Polski z powrotem i tu powrócić, bo im wzbraniano, że przychodzili z różnymi rzeczami do nich. Na przykład, no to było draństwo, trzeba powiedzieć, bo przekazywali komunistom tak, mapy operacyjne wojsk alianckich, z którymi brali udział, plany szkoleniowe, wykradali nawet ze stacji radiolokacyjnych lampy, inne jakieś żarówki, podzespoły, które tutaj w tej Polsce ani Polacy, ani Sowieci tego nie mieli. Przynosili najróżniejsze rzeczy i wskazywali, gdzie są poukrywane majątki, gdzie są poukrywane pieniądze. Kuropieska jeździł i robił takie oczy. I między innymi w ten sposób później podkupił tych trzech, Tatara, Utnika, Nowickiego, co był słynny proces. Kuropieska też zapłacił wyrokiem kary śmierci, siedział w celi śmierci. I wtedy co się dzieje? Tenże Kiszczak na tegoż Kuropieskę, który tam był jego przełożonym, w momencie, kiedy ten siedzi w tej celi śmierci, Kiszczak na niego pisze donosy. Już jest w Polsce, w Warszawie.
pisze donos za donosem, jakby się nie zdawał sprawy, że każde takie pismo może przypieczętować los Kuropieski. A teraz odnośnie, proszę pana, porozumień sierpniowych i udziału Wojskowej Służby Wewnętrznej. Powiem tak, mam za sobą kwerendy ponad 12 tysięcy akt WSW. Pierwszy to robię, bo po prostu nie ma chętnych, nikt tego nie chce. Przynoszą mi to w worach prezentowych w IPN-ie. Tam pani, która mnie obsługuje od strony tej archiwalnej, ewidencjonuje dopiero to i mi przynosi. Tam są tylko podpisy jej i mój. Czyli to leży odłogiem, ile już lat, jak istnieje IPN, tym się nikt nie zajmuje. To jest ponad 12 tysięcy. Ja zrobiłem samych wypisów, zdjęć, dokumentów ponad 5 tysięcy. Ja to wszystko mam w domu, ja to teraz piszę. Ja myślę, że to będzie kilka tomów. I jestem przerażony, bo nie zdawałem sobie sprawy, że bezpieka wojskowa potrafiła niemalże na takim samym poziomie infiltrować społeczeństwo, opozycję polityczną, jak bezpieka cywilna. A w wielu wypadkach była lepsza, profesjonalna i skuteczniejsza. Bo jednak w WSW byli lepiej wykształceni, trzymani bardziej w ryzach, nierozpuszczeni, mniej alkoholików i mieli lepsze sukcesy. I przy porozumieniach sierpniowych od początku są już w akcji. Powiem panu tak, ja publikuję tutaj w książce, zapomniałem już w którym podrozdziale, ale tam publikuję wykaz osiedli wojskowych w sierpniu 80 roku na Wybrzeżu i na ilość mieszkańców podaje ilości tajnych współpracowników na tych osiedlach. To wie pan, że nieraz było do 30% na danym osiedlu. Nie było właściwie klatki schodowej, żeby nie był któryś z wojskowych jednocześnie donosicielem. I tak to funkcjonowało. Więc oni mieli wszystko z pierwszej ręki. Cały ten układ stoczniowy, jak zaczął wynosić się, prawda, na tej fali tych nastrojów, to Kiszczak trzymał wszystkie stocznie marynarki wojennej, wszystkie obsługi załóg i po prostu nie dopuszczał do jakiegokolwiek porozumienia się, do jakichkolwiek kontaktów. I państwo nie wiecie jeszcze jednej rzeczy. Otóż każdego roku z WSW odchodziły setki żołnierzy do rezerwy. A może i tysiące. Proszę mi wierzyć, że w tych szeregach 60% odchodziło tajnych współpracowników WSW. I oni przychodzili do waszych zakładów pracy, a niekiedy tam byli witani chlebem i solą. A to byli wszystko już ludzie generała Kiszczaka. Całe WSW, służba zasadnicza jak wychodziła, wtapiała się w tłum i zostawała członkami Solidarności. I tak to wyglądało. Proszę pana. Jeżeli można. Chciałbym przede wszystkim zapytać o drogę generała Jaruzelskiego. Pan powiedział, że zna pan pewną historię. On bardzo szybko awansował. Stały za nim, rozumiemy, służby sowieckie. Bo awansował bardzo szybko w wojsku, był oficerem politycznym. Później go mianowano, przenoszono i bardzo szybko awansował. Czyli on był człowiekiem, można powiedzieć, Moskwy. Czy jest możliwe i prawdopodobne, żeby charakter polskiego szlachcica, ziemianina, można było w ten sposób zdeprawować, żeby w ten sposób jako młody człowiek się przekształcił, czy to być może był sobowtór, bo tu nie zastanawiam, jak można wyprać człowiekowi mózg w ten sposób. To dotyczy to Jaruzelskiego. Natomiast jeżeli chodzi o pana Kiszczaka, to podziw też jest jego jako gangstera. Pan zna aferę żelazo. Pan wie, szkolono ludzi poprzez służby specjalne, które jechali na zachód i obrabiali tam jubilerów i banki. Przepraszam, sąsiedzi. Wszystko robili i oni oddawali to wszystko pewnym służbom, które później celnie przywozili do Warszawy i była tak zwana słynna szafa Kiszczaka. W tej szafie była olbrzymia ilość złota i różnych rzeczy przywiezionych. Przychodzili tam ludzie z kręgu, wszyscy sobie brali co jest i to było cicho. Zostało to w tej chwili ujawnione. Do tej pory mówiło się o aferze żelazo, że to tylko oni kradli dla siebie. Okazuje się, że ci oficerowie, którzy byli szkoleni, zawarli
kontrakty z tamtymi bankami i oni mieli podzielić się łupami. I tych łupów, ponieważ nie było, nie wrócili, sprawa się wydała. I teraz ja mam pytanie, jak Zachód, który wiedział, że nasz rząd okrada ich gospodarczo i z nami rozmawia, czy to jest w ogóle mieści się w głowie, że mogła być taka służba gangsterska, która tam okradała te kraje i oni w wielu krajach świata czynili to. Dziękuję. Proszę pana, już odpowiadam. Dzierżyński też był szlachcicem, prawda? A stworzył CK. I skorzystałem z tego skrótu i książkę między innymi, prawda, oprawiłem. Proszę pana, z generałem Jaruzelskim, z Kiszczakiem to jest tak, że to nie byli żadni urodzeni, powiedzmy, rewolucjoniści, którzy za swoje idee i przekonania byliby w stanie iść do więzienia, na syłkę, na Sybir i tak dalej. Gdyby po 1945 roku powróciła Polska ta przedwojenna, ani Kiszczak, ani Jaruzelski by nie był żadnym komunistą. Oni po prostu zwietrzyli interes życia, czy jak to się mówi, czy no, dostrzegli swoją szansę. Jaruzelski był człowiekiem, proszę pana, od początku, ja znam jego losy jako chłopaka, jako młodego oficera. To był człowiek, to było takie monstrum zaprogramowane na sukces. Coś takiego jak, nie wiem, jak, czy pan kojarzy osobowość takiego prymusika, który zawsze chce być najlepszy. On musi być w tym najlepszy, w tamtym najlepszy, jeszcze w czymś. Jaruzelski taki był. I on szedł po prostu po trupach do celu. A jak mu się pojawił na drodze ktoś taki jak Kiszczak, to go do swojego rydwanu przypinał, prawda? I się dodatkowo wzmacniał. I wokół Jaruzelskiego, ja w filmie Towarzysz Generał mówię, że cała masa generalicji to były zwykłe pługówki. No i tak było, proszę pana. No, jakby pan słyszał i był na odprawach służbowych, jak stawiali zadania i na poligonach, jak się odzywali, jakie padały określenia, no to pan by wiedział, że to nie jest przypadek, że Jaruzelski tych ludzi awansował. No bo przecież kogoś takiego wynieść, jak generał Baryła, prawda, na szefa głównego zarządu politycznego, jakbym panu pokazał uwagi na marginesie czynione w różnych pracach towarzysza Baryły, to po prostu człowiek nie chce wierzyć. O innych nie będę wspominał, ale teraz jeszcze powrócę na moment do tego, co pan mówił. Proszę pana, całe zło w naszych służbach, całe zło w służbach, w wywiadzie, w kontrwywiadzie, bierze się od Libii i Kaddafiego, kiedy Polska zaczęła tam zdobywać potężne kontrakty. One już nie były rozgrywane tam kanałami Ministerstwa Gospodarki, tam przemysłu. Nie, tam już tylko służby z służbami. Tam są największe przekręty. Ja cały rozdział poświęcę WSW naszym działaniom w Libii. Co się dzieje u Kaddafiego, to jest po prostu na kolejne spotkanie tutaj. Tam jakby jakiegoś amoku te służby dostały, ale to nawet całe rodziny, które wyjeżdżały tam na kontrakty. Ja myślę, że jeszcze do tej pory wiele małżeństw z wywiadu i z kontrwywiadu by się rozpadło, gdybym opublikował, co córki czy żony czyniły w zamian za twardą walutę czy jakieś inne błyskotki. Tam nastąpiło całe to owrzodzenie tych, proszę pana, służb. A kiedy byli potrzebni, żeby wywieźć grupę przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, to się umywa wszystko, zapomina się. Tam jeden drugiemu, wie pan, kradnie, podbiera i to jest polityka. Ona jest brudna do granic możliwości. Tutaj nikt nie gra w białych rękawiczkach, absolutnie. A to, że mamy dzisiaj tak naprawdę
ten Cęckiewicz bardzo trafnie to określił w swojej książce Długie ramię Moskwy, nieudacznicy Kiszczaka, jak pisał o wywiadzie. No faktycznie tak, bo innych sukcesów poza złodziejstwem, wywożeniem, wchodzeniem w jakieś spółki, w interesy, no nie ma. No proszę pana, no jeżeli mamy obrady okrągłego stołu, a w lutym po cichu wchodzi ustawa o FOZ-ie, nikt tego nie zauważa, bo wszyscy są Polacy zajęci okrągłym stołem i chwalą generała Kiszczaka, do czego to doprowadził, jaki wspaniały, prawda, polityk, demokrata i tak dalej. A przecież w tymże FOZ-ie po cichutku to wchodzi, dogaduje się Kiszczak z Rakowskim, dogaduje się, Jaruzelski na to pozwala, z 1 700 000 000 z FOZ-u za 62 miliony wykupiono 290 milionów polskiego długu za granicą. Gdzie jest 1,5 miliarda złotych? To ja panu powiem. Jak śledzi pan każdego roku 50 najbogatszych w tygodniku Wprost, czy w tygodniku, czy 100 najbogatszych, no to te pieniądze tam są właśnie. I one tam zostały wepchnięte łapskami służb specjalnych PRL-u. Ja mam pytanie. Tutaj pan wspomniał o tej dyskusji przy okazji konfidentów. Tam wynikła taka kwestia, kto był ważniejszy, Kiszczak czy Jaruzelski w kontekście współpracy z Sowietami. Kto miał lepsze układy w Moskwie i kto tak naprawdę rządził? Proszę pana, były takie momenty w Polsce w latach 80., że gdyby Kiszczak chciał, z łatwością by przeskoczył generała Jaruzelskiego. Sama opozycja by mu na to pozwoliła, bo proponowali mu sami najróżniejsze stanowiska wręcz. Szli z nim bardzo na daleko posunięte układy. Zresztą nie wiem, czy pan przerzucał czasu do czasu do Rzeczy albo w sieci. Tam jest bardzo ciekawy artykuł Sławka Cęckiewicza, kiedy pokazuje zachowania ludzi pokroju Geremek, Michnik w Magdalence i w innych tego typu miejscach. I tam się wypowiada świętej pamięci Lech Kaczyński i mówi to, co wyprawiał, i tutaj wymienia nazwisko nie Kuronia, tylko też nie Michnika, no Geremka, o Geremka, tak. No to przecież, proszę pana, oni wiedzieli, co można od Kiszczaka dostać w zamian i co Kiszczak może dać. Jaruzelski tego nie mógł im po prostu dać jakby bez woli Kiszczaka. Kiszczak to jest zawsze tak, jak ktoś na jakichś szczeblach władzy tak lekko zaczyna odpływać w ideologię, to traci tą realną władzę. Kiszczak nigdy nie odpływał głęboko w ideologię. Kiszczak stąpał po twardym gruncie, bo on miał esbecję wojskową, cywilną. On wiedział wszystko. Wojtek wiedział tyle, co przekazywał Kiszczak i służby. I taka tutaj była rola. Można było odwrócić o tak. Nie w każdym momencie, ale u schyłku. Zresztą powiem jeszcze jedną panu uwagę do tej sprawy. Proszę pana, był też taki moment w Arkanach u Andrzeja Nowaka. Ja nie pamiętam, chyba to było w latach 90. Był taki, ukazał się artykuł Telefony na Kreml. Jak dzwoniła ta opozycja, którą nazywamy umiarkowaną i która została dopuszczona do okrągłego stołu. No przecież oni po co wydzwaniali do Moskwy, prawda? No wydzwaniali w sprawie układu, który musi być przyklepnięty. I gdyby Kiszczak tylko małym palcem było kiwnięcie z Moskwy, że może iść dalej, Wojciech Jaruzelski by popłynął. Zresztą powiem jeszcze jedną rzecz. Oni bardzo źle spoglądali na to, że Jaruzelski jednocześnie komasował tyle stanowisk, a zwłaszcza pierwszego sekretarza KCPZPR, bo oni się obawiali, że sytuacja może się u nich powtórzyć, że jakiś Ogarków, tych starych, stetryczałych, prawda, członków biura politycznego, którzy wymierali, prawda, co rok, co dwa, może odsunąć od władzy. I oni chcieli jak najszybciej, żeby Jaruzelski oddał to stanowisko. A Kiszczak był z nimi codziennie na telefonie, codziennie. Zresztą Pawłow wspomina
jak mu składał meldunki każdego niemal dnia, co się działo na wybrzeżu, w stanie wojennym. No, no tu nie było żadnych tajemnic, żadnych. Czy można powiedzieć w takim razie, że Kiszczak miał haki na Jaruzelskiego? Ja panu powiem tak, ja napisałem do Kiszczaka, jak żył, pismo, list, bo przy tamtej biografii mi zarzucano, że się nie spotkałem z Jaruzelskim. Ja napisałem do niego i prosiłem go o spotkanie, tylko nie w jego domu, bo jakbym zaczął zadawać niewłaściwe pytania, to bym je wyrzucił, a ja już mam swoje lata i nikt nie będzie mnie wyrzucał. Tylko mu zaproponowałem Centralną Bibliotekę Wojskową, żebyśmy się spotkali. Ja mu napisałem pierwszych... Proszę? A tam? No dlatego, że żeby to był jakiś grunt taki neutralny, prawda? No bo przyjdę do domu, otworzę, wyczytam jedno, drugie pytanie i będzie, prawda? Dziękuję. A w Centralnej Bibliotece Wojskowej to ja mu mogę jeszcze odpyskować, też mu mogę coś dosadnie powiedzieć. Nie będę tu, wie pan, na zasadzie gościa w cudzym domu zachowywał się tak jak gospodarz. W każdym bądź razie on mi nie odpowiedział na te pierwsze 10 pytań, które mu zadałem tytułem rozpoznania, jak będzie wyglądało nasze spotkanie, ale jedno z pytań mu zadałem, czy pan miał jakieś haki na generała Wojciecha Jaruzelskiego? Czy pan je wykorzystywał w swojej służbie? Czy pan wzbogacał jakąś gdzieś teczkę generała o kolejne jego agenturalne doniesienia? No bo powiem jeszcze państwu, dlaczego na ten temat wspomniałem w tym piśmie do Kiszczaka. Otóż dlatego, że w latach 70. w pierwszej połowie szef WSW, generał Kufel, dawał jasno do zrozumienia Jaruzelskiemu, przestał go się po prostu bać i szanować. Zaczął mu dawać do zrozumienia, że w archiwach WSW nadal są dokumenty na niego, na Jaruzelskiego. Jaruzelski popadł w ogromny popłoch, nie wiedząc, co robić. No gdyby w latach 70. to wyszło przy Gierku czy przy innych, wszyscy by rozpieszli na boki od tegoż generała. I co robi Jaruzelski? On wtedy zabiera Kiszczaka z WSW, to jest rok 73., i robi go szefem wywiadu wojskowego w sztabie generalnym. Kiszczak zostaje szefem wywiadu, nie znając żadnego języka obcego i w ogóle nie mają zielonego pojęcia o Zachodzie. I on tam, z tamtej pozycji szefa wywiadu, zaczyna Kufla, jak mówią językiem resortowym, dziobać z tamtej pozycji, przyciskać do ziemi na placówkach, likwiduje mu różne tam jego grupy wpływowe. W ataszatach trwają naprawdę wojny podjazdowe niesamowite i potrafił zrobić. Zwalczył Kufla. W nagrodę, kończąc służbę na stanowisku szefa wywiadu, na jakie stanowisko wraca Kiszczak? Na szefa WSW. A Kufel zostaje wyrzucony z wojska, idzie na krótko, idzie do na dyrektora generalnego do MSZ-u. A potem go wysyłają na placówkę do Berlina Zachodniego. Ale że już miał tyle już nakrat w swoim życiu zawodowym, że jeszcze było mu mało, zaczął tam robić podobne interesy, został w ogóle wydalony. I kariera Kufla przepadła, a Kiszczak na pewno wyczyścił, no bo ja nie znalazłem nigdy już więcej żadnych innych dokumentów dotyczących agenturalnej roli Wojciecha Jaruzelskiego w siłach zbrojnych. I to była... nagroda, coś za coś. Tak oni tam to grają w tych swoich służbach. Ja miałbym do pana pytanie, ponieważ wynika z tego, co pan powiedział, że no pan dotarł do tych archiwów wojskowych służb no i że pan je głęboko przewertował. Chciałem zapytać o agenturalną przeszłość Lecha Wałęsy i jego związki z wojskowymi służbami. To o tym się mówi, to Cęckiewicz już podawał no tam 2 lata, 68-70. Później się mówi, że może to być 76 do końca, że tak powiem, te związki. Podawane są tam pseudonimy sierżant Kobrzyński, no przynajmniej takie można znaleźć w internecie. Zapytałem doktora Gontarczyka na spotkaniu w IPN-ie właśnie w tym temacie, to powiedział tak, że on przejrzał wszystkie archiwa
IPN-u, no pan dotarł do innych archiwów, no, wojskowych służb. I powiedział tak, że w zasadzie jest tylko jedno potwierdzenie tego, że Wałęsa mógł współpracować. Jest jedno zeznanie jednego z oficerów i mówi się w tym momencie o tej tak zwanej zielonej karcie, która rzekomo była w 70 roku w jego aktach SB, prowadzonych przez SB. Nikt później dalej nie widział, potwierdził. Czy może pan jakby się odnieść, mając no, dostęp do tych materiałów, czy coś panu pan mówię. Proszę pana. Piotr szukał po prostu nie w tym archiwum. Dokumenty służby wojskowej Lecha Wałęsy są, proszę pana, w Toruniu, w filii Centralnego Archiwum Wojskowego. Są po prostu nietknięte. Tam jest również archiwum służby wojskowej księdza Jerzego Popiełuszki. Ja tam pojadę i będę robił kwerendy, bo ja jestem zainteresowany z dotarciem do dokumentów za okres służby wojskowej Lecha Wałęsy. Bo powiem panu tak, Lech Wałęsa służył w batalionie łączności 8 dywizji zmechanizowanej w Koszalinie, a wcześniej był na kursie specjalistów łączności. Tam jak państwo jedziecie na wybrzeże, to czuć to z daleka, tą miejscowość, jakieś tam są zakłady chemiczne w świecie. Tak, tak. Lech tam był na kursie specjalistycznym i w tej 8 dywizji, jak jeździłem, zbierałem dokumenty do różnych książek, to oficerowie WSW twierdzili, że był w ich zainteresowaniu. Nie wiedziałem, co to oznaczało. Czy współpracował, czy oni się nim interesowali, ale jakby jeszcze to wyszło, to byłby ogromny dodatkowy skandal związany z tą osobą. Ja na pewno będę w Toruniu i na pewno będę dokumentów szukał i księdza Jerzego, i Lecha Wałęsy, bo to są bardzo istotne sprawy. A jeżeli piszę monografię WSW, no to muszę to po prostu zrobić. Muszę to zrobić. Tak to wygląda. Taka jest moja wiedza na ten temat. Wymienił pan trzech morderców księdza Jerzego Popiełuszki. A co z Waldemarem Chrostowskim? No proszę pana, no wiadomo, że Waldemar Chrostowski w roli kierowcy nie znalazł się przypadkowo i akurat w tym czasie, kiedy to nastąpiło. Nikt również nie otrzymał tak potężnego odszkodowania od resortu spraw wewnętrznych. Były to kwoty, które poszły ponad chyba milion, jak otrzymał Chrostowski. No więc wskazuje to jednoznacznie, że on odegrał rolę taką, jaką mu się przypisuje. Prokurator Witkowski ustalił, że to on zwolnił bieg samochodu, że oni mu nie zajeżdżali drogi, no bo niech pan się spróbuje ścigać, jak ksiądz jechał Volkswagenem, Golfem, a oni starym rzęchem 125P Fiatem, prawda? No to więc różnica w klasie była. Więc on tu odegrał taką, a nie inną rolę. No, wszelkie później próby z kaskaderami, z innymi, no, ci ludzie się łamali, jak wyskakiwali przy tym, co opowiadał Chrostowski, jak niby, że wyskoczył i im uciekł. Marynarka przecięta, nie porwana, tylko nożem. No, jest pełno takich rzeczy, że są wręcz, czyta się jak elementarz, że to była lipa z całym śledztwem, ze wszystkim. Ja jestem święcie przekonany, że prokurator Witkowski po raz trzeci będzie dopuszczony do śledztwa i to raz na zawsze wytłumaczy. Ja myślę, że dlatego ani Piotrowski, ani Chmielewski, ani Pękala nie nadają rozgłosu tej sprawie. Oni odsiedzieli i wiedzą, dlaczego odsiedzieli, ale tylko i wyłącznie mnie się wydaje, dlatego, że oni wiedzą, że w to morderstwo był ogromny wsad sowiecki z KGB. Inaczej, proszę pana, gdyby to śledztwo nie było skażone współdziałaniem z służbami wschodnimi, oni by już dawno pisali książki, rzeki, wywiady i by się prześcigali w opowiastkach, jak to faktycznie było i kto zamordował. A tu wiedzą, że muszą milczeć do grobowej deski, jeżeli chcą jeszcze pożyć. Paweł. Ja mam takie pytanie, bo trochę pan przedstawił w takim stylu lifestyle'owym ciąg dalszy współpracy
czy powiedzmy jakiejś zależności pana Kiszczaka, bo ja przepraszam, z mojego szacunku dla wojska nie będę obu panów nazywał generałami, więc mówię o panu Kiszczaku. A mnie by interesowało, czy ma pan, czy pan w pańskiej książce będzie coś o dalszym zadaniowaniu pana Kiszczaka czy pana Jaruzelskiego już po erze Xi, bo trochę trudno mi uwierzyć, żeby towarzysze radzieccy po 56-7 już mieli tak pełne zaufanie, że spuścili te dwa psy ze smyczy. To jest pierwsze pytanie, a drugie o historię, jakby ciąg dalszy, a drugie o życie po życiu, co znaczy, czy na podstawie dokumentów, do których pan dotarł, może pan wskazać z imienia i nazwiska najlepiej działających jeszcze wojskowych, których pan by nazwał uczniami obu towarzyszy? Proszę pana, powiem panu tak. Generał Jaruzelski, od tego drugiego pytania rozpoczniemy. Generał Jaruzelski ani generał Kiszczak bezpośrednio nie mieli w wojsku takiego przełożenia, żeby można było powiedzieć, że ten generał czy inny to jest akurat ten, na którego oni postawili, czy akurat go oni tak podprowadzili do najwyższych stanowisk, że to już był wybraniec od dawna, dawna. Nie, wie pan, oni tej polityki kadrowej tak nie prowadzili. Oni ją prowadzili na zasadzie negacji. Te szeregi generalskie same się rozgrywały. Wypływały, no, jak to panu określić? Proszę pana. Tak, szumowiny wręcz, tak, tak. Wie pan, jak pan przejrzałby życiorysy dowódców okręgów, rodzajów sił zbrojnych, instytucji centralnych, później członków różnych władz w latach 80., gdzie delegowano generalicje na różne stanowiska cywilne, a potem pan by przejrzał ich teczki personalne prowadzone przez wojskową służbę wewnętrzną, to miałby pan obraz tego, kim faktycznie ci ludzie byli. Ja nie znam autentycznych takich, jakby to określić, ludzi, którzy przebili się gdzieś własnym talentem, własnymi predyspozycjami, byli wybitnymi dowódcami liniowymi, radzili sobie z wojskami na poligonach czy gdzieś. Nie, proszę pana, takich w siłach zbrojnych nie było. Można było, wie pan, w siłach zbrojnych zawalić na każdych ćwiczeniach, na każdych operacjach, łącznie z wojskami sowieckimi ćwicząc, i nie poniosło się takich konsekwencji, jakie ponosiło się za wypowiedzi nie po linii partyjnej, czy po linii tam pierwszych sekretarzy, czy partii komunistycznej i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj w tej selekcji nad tą generalicją zawsze dominowała ideologia. Ona była tą główną rozgrywającą. Ci najbardziej wierni, tacy prostolinijni, tacy zaprogramowani, wpatrzeni w Moskwę, tam szkoleni, oni rozdawali karty w historii sił zbrojnych PRL-u. A wie pan, pytał pan tam jeszcze o tą pozycję Jaruzelskiego i Kiszczaka. Wie pan, Rosjanie od stuleci potrafili sobie prowadzić i pozyskiwać ludzi, bo to jest imperium w różnych narodach, w różnych zakątkach świata. Pan myśli, że Polska dla nich to było coś trudnego do rozszyfrowania i do poprowadzenia? Nie. Oni stawiali, wychowywali, u siebie szkolili, do siebie zapraszali na wypoczynek. Tu przebywali, mieli swoje agendy, telefony na bieżąco, pełno wojska w okolicy. No przecież tutaj z rodzinami to stacjonowało w granicach 80 tysięcy Sowietów. No więc to było przełożenie na codzienność.
Tutaj ani w prawo, ani w lewo się nie mógł odchylić żaden z nich. Także tak to funkcjonowały, tak całe siły zbrojne funkcjonowały. Dlatego nie miał pan nigdy w okresie wszelkich buntów robotniczych, tłumienia, buntów armii, odmawiania rozkazów, odmawiania strzelania do ludzi, ucieczek jakiś z bronią, z pola walki, z czegoś tam. Nie. To był monolit przeżarty ideologią z góry w dół, z potężną osłoną kontrwywiadowczą. Wszystko to było trzymane, jak mówią, no, za gębę i tak to funkcjonowało. Dziękuję. Antoni Trzmiel. Dwa pytania. Jedno trochę polemiczne. To ten dziwny stosunek Kiszczaka i Jaruzelskiego, a zwłaszcza Kiszczaka do pułkownika Kuklińskiego. Wszakże jest ta jego barwna opowieść, jak to zawsze u SBK, że gdyby ustawić wszystkich oficerów, to na niego wskazałby, odrzucił jako pierwszego, który mógłby zdradzić na rzecz Amerykanów. Miał jakiś kompleks, to tak łatwo psychologizować, czy może coś dłużej ta zemsta funkcjonowała? No i drugie pytanie z pamiętnego filmu, w którym mówi pan o Jaruzelskim, że nawet w latach 2000 miał wszystko poukładane, gospodarka, wojsko. Ten wątek gospodarczy okazuje się najbardziej kluczowym. Ale to jeszcze zapytam, skoro mamy już takich braci z wyboru i Kiszczaka Jaruzelskiego, no to trzymając się człowieka, którym się im bardzo dobrze przyjrzał, ich wychowanka Aleksandra Kwaśniewskiego, który mówił na słynnych taśmach o najbardziej przeżurtych i najgorszych instytucjach, służby specjalne, wojsko, to co z mediami? Ich wpływy, ich ustawiania mediów od 80 po dziś dzień? Już odpowiadam. Proszę pana, z pułkownikiem Kuklińskim to sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana niż do tej pory, jak przedstawialiśmy w świetle, bo pułkownik Kukliński ma życiorys wcześniejszy jako młody chłopak, gdzie tam jest również w te służby zamieszany, związane z wojskową służbą wewnętrzną i ma ogromne problemy na starcie w siłach zbrojnych. Jest nawet usuwany ze szkoły oficerskiej, potem przywracany. I pułkownik Kukliński miał zawsze doskonałe kontakty z WSW. Pracując w sztabie generalnym, bardzo często zwracali uwagę inni oficerowie, że dla WSW on jest wręcz nietykalny, że może wszystko. On ich podejmował dobrymi koniakami, jak gdzieś tam wyjeżdżał do Sowietów na ćwiczenia, czy gdzieś tam bywał gdzie indziej jeszcze w świecie. Faworyzował ich, oni go odwiedzali w jego gabinecie. Wie pan, i kiedyś pan Józef Szaniawski, jak zawoził książkę, moją biografię Kuklińskiemu, jak on już był w Stanach Zjednoczonych, rozmawiał na ten temat z Kuklińskim i mówił mu: słuchaj, jak to było? Kto prowadził kogo? Czy Kiszczak ciebie, czy ty Kiszczaka? A Kukliński mówi: mi się wydaje, że ja go prowadziłem od początku, bo tak zneutralizowałem mu jego wojskową służbę wewnętrzną w sztabie generalnym, że byłem nie do tknięcia. Oni myśleli, że ja jestem z nimi i wśród nich przebywam. Nie wiem, czy to była odpowiedź, która ma jakiś sens. Czy on robił to dlatego, żeby odsunąć ten stan zagrożenia, że go w którymś momencie przechwycą, prawda? Tego nie mogę powiedzieć. W każdym bądź razie też bardzo sprytnie potrafił podejść samego Kiszczaka. No przecież w 75 roku, jak wyjechali na 3-miesięczny kurs do Moskwy, to między innymi w jednym tym mieszkali pokoju i to Kukliński mu wszystkie mapy robił i inne i pomagał w egzaminach. I nawet cienia pojęcia nie miał Kiszczak, że ma kogoś pod nosem.
tak ustawionego i już współpracującego od bardzo dawna CIA. I teraz niech pan sobie wyobrazi, jak wyjechał Kukliński. Ja nie wiem, czy państwo kojarzycie, kiedy on wyjeżdża. On wyjeżdża w ten dzień, kiedy w ambasadzie sowieckiej czczą rewolucję październikową. Wszyscy są tak, wszyscy najważniejsi w Warszawie są na bibce, prawda? I się tam wzajemnie wycałowują. I on tego dnia wyjeżdża. Kiedy Kiszczak się dowiaduje, to on go w ogóle nie kojarzy ze Stanami Zjednoczonymi. Kiszczak podejrzewa, że ze względu na to, że żona miała w rodzinie tam gdzieś po stronie niemieckiej jakichś kuzynów czy kuzynki, to on uważał, że to wywiad niemiecki go zwerbował. Więc on w ogóle nic nie wiedział tak naprawdę na temat Kuklińskiego. Zresztą to nie jest odosobniony przypadek. Kiszczakowi wiecznie uciekali ludzie z wywiadu, z kontrwywiadu za granicę. Nigdy nie mógł trafić czy wyprzedzić. Uciekali jak chcieli po prostu ci, którzy się na to decydowali, ale z tych dwóch służb. Powiem teraz odnośnie tej drugiej sprawy. Otóż wydaje mi się, że bardziej pracował nad tymi ludźmi, którzy po stronie tej lewicowej później w latach 90. zaczęli odgrywać coraz większą rolę, że raczej początkowo nie służby, a głównym promotorem takiego ich przejścia był Jaruzelski i Rakowski. I że ta ich siła, taka napędowa, która ich poniosła, takich ludzi jak między innymi jak Kwaśniewski, to ona raczej wynikała głównie z tego podłoża. Możliwe, że później na jakimś dalszym etapie oni zostali również wciągnięci w te gry związane z służbami specjalnymi. Natomiast z pewnością ogromną słabość wykazywał do tej postaci, którą pan wymienił, to generał Jaruzelski i premier Rakowski. To były tam takie postacie, jeszcze był taki, nie wiem, państwo pamiętacie, Świrgoń. To, tak, to też był taki flagowy ich zawodnik, który miał robić karierę. No przecież ogromnie się pomylili też, jak wyznaczyli i dali się podprowadzić temu młodemu sekretarzowi ze Słupska potem, który robił tu karierę w Warszawie i był odpowiedzialny między innymi za to referendum, co przyklepywał, że na pewno komuniści wygrają, prawda, wybory w czerwcu. To właśnie ja zapomniałem nazwisko, też jakiś Czarzasty czy jakiś inny, coś takie podobne na... Jak? Nie, Kwiatkowski to nie. Kwiatkowski to on był od tych... Kwiatkowski to był od tego... To był socjolog, pułkownik, zajmował się badaniami socjologicznymi. To gospodarczy, panie pułkowniku, panu chyba chodzi do 86. Tak? Nie. Teraz nie. Tamten miał podobne nazwisko, właśnie też był taki młody, zdolny. Oni zaczęli wyłapywać już pod koniec lat 80. takich. I oni ich promowali, ale tutaj akurat to pierwsze skrzypce odgrywali właśnie tego typu ludzie właśnie niezwiązani z tymi służbami. Bo służby bardziej zwracały uwagę na to środowisko okrągłostołowe, te umiarkowane prawicowe, o tak bym to określił. O, taki był właściwie podział do prowadzenia i przewodzenia. To co, proszę państwa, jeszcze będzie coś, czy... Dwa pytania i zamykam. No tak, mam pytanie, dlatego że nawet tutaj w tej sali padło, tylko nie chcę wypominać, mordercy księdza Jerzego. Może to byli tylko oprawcy. Tego mówi pan pułkownik, że jechał też Fiat 125 z obsadą WSW, prawda, za nimi. Tak. Ksiądz Stanisław Małkowski zwraca uwagę na to, że znaleziono różaniec księdza Jerzego na moście w Toruniu, tak? Kilka kilometrów w ogóle od tej trasy, gdzie nie miało prawa być żadnego z uczestników tego rzekomego porwania, prawda? Znaczy porwanie owszem było, ale czy nie przekazano już księdza Jerzego w Toruniu? Prawda? I czy przekazano WSW, a może potem WSW GRU, tak? Jeszcze mam takie pytanie psychologiczne. Czym kierowała się wdowa po panu Kiszczaku, zresztą literatka, czym kierowała się, nieprzyjęta do Związku Literatów Polskich, czym kierowała się przekazując to całe archiwum? No,
prawda, psychologicznie. Czy to była zemsta za grobu męża, czy jeszcze jakieś głębsze przyczyny? Czy potrzebowała 100 tysięcy na nagrobek? Nie, wie pan, to nie była... Ja panu powiem tak, proszę pana, jakby pan przeczytał 5 autobiografii pani Kiszczakowej, to pan by się zorientował, że to jest kobieta, która bardzo chciała żyć pełnią życia i nawet być ważniejszą od męża. Ona próbowała robić w życiu naprawdę niesamowite wręcz sprawy. Tam nawet dochodziło z tego powodu do bijatyki. Opowiem panu o przyjęciach na przykład w ambasadach, w ataszatach z udziałem pani Kiszczakowej. No więc to był jej świat. Kiszczak ze względu na brak znajomości języków źle się czuł na takich bankietach i próbował oficjalnie pojawić się i za chwilę wyjść tak, prawda, po angielsku się wynieść. A pani Kiszczakowa mogłaby tam mieszkać, brylować. Ona zadawała nieraz takie pytania, że Kiszczak po prostu prawie mdlał ze strachu, jakie mogą być tego konsekwencje. Ona znała języki, podchodziła do takiego ambasadora, do takiego atasze wojskowego. Kiszczak by się nawet tam nie zbliżył, żeby nie było podejrzenia towarzyszy radzieckich, prawda, że z kimś takim rozmawiał gdzieś w cztery oczy. A pani Kiszczakowa to potrafiła. Pani Kiszczakowa ma taką naturę, że jak był pan może na filmie lata 20, lata 30 i tam są takie schody i ta bohaterka schodzi tak, prawda, elegancko, to pani Kiszczakowa po takich schodach by do tej pory jeszcze chciała chodzić. Tak, ją to niesie, ona po prostu, ona tym żyje. Niech pan zobaczy, jak przyjmuje dziennikarzy przed swoją willą na Oszczepników. Zawsze make-up świeżutki, ładna bluzeczka. I pod ręką niesie swoje biografie, bo ona chce rozmawiać. Rozumie pan, ona chce, ona jest gościnna, ona do domu wpuści, porozmawia. Jak ja tam do niej pisałem na pocztę o jakieś książki, o coś, to mnie zapraszała, tu proszę tego, prawda? I proszę pana, ona to zrobiła, bo tak chciała akurat zrobić. Chciała znowu być na świeczniku. Przecież ona nie zrobiła tego z biedy. Ona ma 85% emerytury po mężu, renty chyba. To jest jakieś 6-7 tysięcy, no mój Boże, albo więcej. No więc zrobiła to dlatego, że chciała tak zrobić. Miała dostęp, tylko wie pan, to nie są z jakiegoś Pawlacza dwie teczki wyjęte. One nie były w domu, bo pan Sławek Cęckiewicz akurat badał oryginały i je czuć stęchlizną. Są zabrane z jakiegoś pomieszczenia zupełnie innego, piwnicznego, nieogrzewanego, no bo dom, jak państwo widzicie, Kiszczaków jest obity boazerią i tak dalej. Tam jakaś wilgoć się nie trzyma, żeby one taką woń oddawały. Więc ona je skądś przyniosła. I to nie są ostatnie teczki, ani pierwsze, ani ostatnie. Tego jeszcze wypłynie cała masa. Zresztą szukają, wie pan, no nie tylko w tych miejscach, no są rewizje już w innych domach i one będą nadal trwały. I tutaj cały pion prokuratorski jest wymieniony w IPN-ie. Wszyscy są dzisiaj spoza stolicy. Nie ma już żadnego ze starego składu. I ci młodzi ludzie robią to, co do nich należy. Wreszcie, można powiedzieć. Proszę pana, ten wątek naprawdę to zostawmy prokuratorowi Witkowskiemu. Ja tylko panu mogę powiedzieć taką rzecz. W trzech miejscach, począwszy od mordu na premierze Jaroszewiczu i żonie Solskiej, występują zawsze te same trzy osoby. To jest barczysty mężczyzna, kobieta z jasnymi, krótkimi włosami i mężczyzna średniej budowy. Tą trójkę widziano w 1992 roku w Aninie. Pan, który wychodził wczesnym porankiem z psem na spacer, widział ich, jak wybiegali z willi Jaroszewiczów. W nocy ci ludzie dokonali żywota. Solską zastrzelili w wannie, a jego torturowali okrutnie, aż prawda, wyzionął ducha. Te same trzy osoby widziano, jak wysiadały na przystanku końcowym parafii Powązkowskiej, gdzie tej nocy, kiedy wysiedli, dokonał żywota ksiądz Niedzielak.
Te same trzy osoby widziano w Białymstoku, w Dolinach, gdzie dokonał żywota ksiądz Suchowolec. Jest młody człowiek w IPN-ie, który zajmuje się mordami na księżach popełnionymi w latach 80. i on jednoznacznie mówi, że istniał grupa wykonująca wyroki na zlecenie resortu spraw wewnętrznych, bo oni sobie sami się nie skrzyknęli i nie mordowali księży raz w tym miejscu, raz w tamtym czy w innym. Resorty siłowe mają to do siebie, że są jednopalczaste, to znaczy szefowie są jednopalczaste. Oni wskazują, reszta wykonuje. To nie jest Ministerstwo Gospodarki czy Skupu Rolnego, gdzie każdy coś ma do powiedzenia. To inaczej funkcjonuje. Panie pułkowniku, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale Czesław, świeć Panie nad jego duszą, no przecież w obrządku prawosławnym pochowany. Tak. Myślę, że umierał w dobrym samopoczuciu, tak mi się wydaje, bo założył oprócz, że tak powiem Państwo, całą siecią takich, mówiąc biologią, neuroprzekaźników. I sam już niewiele nawet może czyniąc, jego stępni i stępni tych stępnych czynili i czynią do dzisiaj. Ja kiedyś przyglądałem się wyjeżdżającej młodzieży w 90-tych latach i około 2000 roku na te granty nawet do Stanów Zjednoczonych. Tam było masę wnuków ludzi z drugiego zarządu. I bardzo się dziwię, bo jeżeli w Stanach Zjednoczonych ktoś się stara, no powiedzmy, o obywatelstwo, to musi się wyspowiadać z dziadków, z nauczycieli, z sąsiadów, z kuzynów, czy nie byli w PZPR-ze, prawda? A ci bardzo lekko jechali na te studia do Stanów, na Sorbonę, na ileś tam lat. Przecież to już może być plasowana agentura. To już jest następny klon plasowanej agentury. Że młodsi trochę, że trochę głupsi, to nic. Ale swoje już tam robią. Proszę pana. Zresztą jeszcze, przepraszam, syn Kiszczaka też znalazł się w zarządzie jednej z pierwszych firm prywatyzowanych w kraju, tak? Perper tak. Company. Proszę pana, z Kiszczakiem i z jego pochówkiem na cmentarzu prawosławnym to jeszcze może być w ogóle inna sprawa. Otóż napisał do mnie pan, którego mama przez całe życie twierdziła, że Czesław Kiszczak był jej kolegą ze szkoły i że w latach 41-43 w Krynicy siedział w ławce za nią w szkole ukraińskiej. Rozumie pan? I że uczniowie tej szkoły co jakiś czas gdzieś znikali na tydzień, na dwa i że tenże Czesław również w tej grupie był. Ja napisałem do burmistrza Krynicy, prosząc go o wyrażenie zgody na kwerendę w archiwach miejskich, ale był na tyle uprzejmy, że sam archiwistów wysłał i mi odpowiedział, że tejże szkoły, o której ja podałem w piśmie, nie ma w aktach w Krynicy, że jest najprawdopodobniej w Nowym Sączu i tam pojadę i będę szukał. Wtedy, gdyby się okazało, że ten cały wypis Kiszczaka z życiorysu, że przebywał na wywózkach tu, na wywózkach tam, bo on ma je w sumie trzy, mógłby się okazać fałszywką po prostu wrzuconą w życiorys. I wtedy, gdyby się okazało, że to jest Ukrainiec, łatwiej by było zrozumieć jego antypolskie poczynania w stosunku do nas Polaków, gdyby to było prawdą. Ta pani nazywała się na literkę K i była w dzienniku pod numerem 16, a Kiszczak był numer 17, też na K. Najpierw się w rodzinie wyśmiewali, co mama tutaj opowiada za głupoty i tak dalej, jaki Kiszczak, a ona ciągle jak go widziała w telewizji, mówiła, oto mój kolega, oto mój kolega. I nie było siły, więc trzeba i taką rzecz sprawdzić. Proszę państwa, może już skończymy, bo no już jest późno. Bardzo dziękujemy za to. Ja może tak uścisnę od wszystkich panu rękę.